Zbliżają się wybory. Poprzedza je żmudna praca przygotowawcza. Operator filmowy uchwycił moment sporządzania list wyborczych w Zarządzie Miejskim w Łodzi. Maszyny ułatwiają skomplikowane czynności. Drukowanie spisów wyborczych odbywa się niemal błyskawicznie. Uchwalony przez Krajową Radę Narodową 3-letni plan odbudowy gospodarczej wzbudził ogromne zainteresowanie wśród wszystkich warstw naszego społeczeństwa. Oto książka, która zawiera nie tylko ogólny plan odbudowy kraju, lecz i szczegółowe wytyczne dla wszystkich gałęzi gospodarstwa narodowego. Pełna realizacja planu 3-letniego staje się ambicją każdego człowieka pracy w Polsce. Słynny most wiszący we Wrocławiu, nazwany obecnie Mostem Grunwaldzkim, uległ zniszczeniu w czasie działań wojennych. Odbudować trzeba kamienne podpory, pasy stalowe oraz podnieść o metr w górę całą konstrukcję wagi 2400 ton. Tego odpowiedzialnego zadania podjęła się grupa polskich inżynierów i techników. Most oddany zostanie do użytku jeszcze z końcem roku bieżącego. Wrocław gościł ostatnio młodzież omturowską z całego Dolnego Śląska. Na zjazd przybył premier Osóbka Morawski. Miasto, z którego za czasów niemieckich sączył się jad antypolskiej propagandy, przyjmowało teraz serdecznie tych, którzy stoją na straży odzyskanej ziemi piastowskiej. Uchodzące z naszych terenów wojska niemieckie pozostawiły niebezpieczne pola minowe na ziemiach odzyskanych. W miejscowości Gubin na ziemi lubuskiej żołnierze 4. Pułku Saperów unieszkodliwili dotychczas na tzw. Górze Śmierci 82 tysiące min. Pracują ostrożnie. Wiedzą, że saper myli się tylko raz jeden w życiu. Oto ukryta mina. Niebezpieczeństwo mija z chwilą odkręcenia zapalnika. Min już nie ma. Mieszkańcy Gubina pracować mogą w spokoju. Widzewska manufaktura w Łodzi była widownią niezwykłego wydarzenia. Oficer radziecki ze sztabu marszałka Rokosowskiego przywiózł odnalezione w Niemczech dziecko robotnicy ludzkiej Genofefy Studzińskiej. Niemcy więzili matkę, a dziecko wywieźli i usiłowali zgermanizować. Dziś, po latach rozłąki, znowu razem. Szlachetny czyn oficera radzieckiego, który na rozkaz marszałka Rokosowskiego przyczynił się do odnalezienia polskiego dziecka, spotkał się z ogólnym uznaniem. Warsztat ceramiczny Leona Niecla w Chmielnie na Kaszubach przechodzi z ojca na syna już od 8 pokoleń. Na kole wprawionym bruch wirowy powstają kunsztowne wazy. Wprawne ręce Kaszuba formują z surowej gliny kształt dzbana. Dziewięcioletni syn Niecla wybrany jest już na następcę i dziedzica ojcowskiego warsztatu. Ostatnią czynnością przed wypalaniem jest polanie glazurą. Z olbrzymiego pieca wyjdą już gotowe naczynia.
Kaszubskie wyroby ludowe wędrują nawet do Anglii, Szwecji i Ameryki. Do portu w Gdyni przybyły statki radzieckie, przywożąc len dla naszych warsztatów włókienniczych. W ramach umowy handlowej z naszym wschodnim sąsiadem otrzymuje Polska liczne towary na zasadzie wymiany. Len zakupiony w Związku Radzieckim kierowany jest przede wszystkim na ziemie odzyskane, gdzie znajdują się największe w Europie wytwórnie tkanin lnianych. AKS rozegrał ostatnio z warszawską Polonią jedno z decydujących spotkań w mistrzostwach piłkarskich w Polsce. Mimo ulewnego deszczu boisko w Chorzowie zapełniło się przeszło 15-tysięcznym tłumem widzów. Mecz obfitował w niebezpieczne sytuacje podbramkowe dla AKS-u. Bramkarz przygotowuje się do obrony. Strzał, piłka poszła za bramkę. Ciężka walka zakończyła się zwycięstwem Polonii w stosunku 1-0. Decydujący gol strzelony został w drugiej połowie meczu. W brytyjskiej strefie okupacyjnej w Hamburgu nakręca się obecnie pierwszy niemiecki film. W myśl ustawy o denazyfikacji angażuje się rzekomo tylko aktorów o przekonaniach demokratycznych. Ale przypatrzmy się dobrze temu po prawej, w dżokejce. To przecież Karl Radatz grał jeszcze niedawno główne role w propagandowych filmach hitlerowskich. Teraz twierdzi naturalnie, że zawsze nienawidził Hitlera. Czyżby i wtedy, gdy brał udział w filmie Heimker szkalującym naród polski? Przejęciem kreował rolę bohaterskiego nacji, zamęczonego przez Polaków za to, że kochał Hitlera. Dzisiaj gra demokratę. Tak to bywa w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Otwarcie konstytuanty w Indiach. Kongres zaszczycił swą obecnością Mahatma Gandhi. A oto obrady egzekutywy drugiego odłamu ludności Indii, Ligi Muzułmańskiej. Na jej czele stoi Dżinna. Liga uchwaliła wziąć udział w hinduskim rządzie tymczasowym. Przywódcy obradują, ale na ulicach miast hinduskich nie ustają bratobójcze walki, podsycane przez koła zagraniczne. Na władimirskiej wystawie hodowcy radzieccy zaprezentowali nową rasę koni pociągowych. Oto zdobywca pierwszej nagrody, koń Garus, który pobił swych współzawodników, wyciągając 10-tonowy ładunek.